Hej, cześć, siemaneczko, z tej strony Matiz, The DJ i chciałbym was zaprosić na pierwszy informacyjny zarazem odcinek ze Skyrima, w którym pokażę wam, jak wygląda moja postać, jak przeszedłem Helgen. Cała rozgrywka się dzieje w tle, ja jej nie komentuję. Sami ją możecie sobie ocenić, czy jest dobra, czy zła. Oczywiście gramy, a sami zobaczycie później w sumie. Ale tak, jest to też zarazem informacyjny i do Skyrima, i do samego kanału odcinek. Chodzi tu o to, że jakby samą formułę, jaką ja chciałem prowadzić, czyli live streaming, niestety nie wypalił. Jest to forma dobra dla kogoś, kto nie ma czasu, a ja czasem mam ten czas, czasem go nie mam. Wiem, to głupio brzmi, ale taka jest prawda. Natomiast chciałbym teraz, żeby po prostu te streamy zostały zaprzestane i tak zrobię, że po prostu już nie będzie tych streamów. Natomiast zacznę robić odcinki. Czy to ze Skyrima, czy to z GTA, czy to z różnych innych gier, które mam w planach do zrobienia i do zachęcenia was do gry w nie. Na pewno nie chciałbym czegoś takiego, że się do tego przymuszam, bo taka była prawda, że do tych streamów się nadmiernie przymuszałem. Wiem, sprawiało mi to przyjemność, to prawda, ale ja to tak czułem, że się przymuszam. Natomiast lepszą formą, przynajmniej dla mnie, są te odcinki. Będą, myślę, że tak 30-minutowe chciałbym walnąć Skyrima na początek. Seria będzie, myślę, około 100 odcinkowa nawet. To będzie długa seria. Coś tak większego raczej nie planuję jeszcze, jak na razie jakiś tam inny gier oprócz tego Skyrima. Myślę, że będzie to ciekawy start, z tego powodu, że jak widzicie, jest bardzo mocno zmodowany ten Skyrim. Naprawdę się na nim napracowałem, żeby go doprowadzić do takiego stanu. I myślę, że seria, jak sama gra, tak bardzo ładnie zmodowana, spodoba wam się. I to by było chyba na tyle, co miałbym dla was do przekazania. Myślę, że taki krótki informacyjny odcinek, znaczy krótki, nie krótki, ale moje gadanie krótkie, przyda wam się, żeby wiedzieć, co się dzieje i tak dalej. No i co, to by było na tyle. Myślę, że wam się miło słuchało, że zrozumiecie też mnie w pewnej części. I żegnam się z wami, z tej strony mówię Matiz DJ, widzimy się w pierwszym oficjalnym odcinku ze Skyrima Special Edition. Nie, to niemożliwe! To jest niemożliwe! A co cię to obchodzi? Rolikstead. Ja pochodzę z Rolikstead. Panie generale, Kat już czeka na skazańców. Dobrze, miejmy to już za sobą. Shor, Mara, Dibella, Kinaret, Akatosz! Bóstwa, proszę, pomóżcie mi! Patrzcie, generał Turius, zarządca wojskowy. I zdaje się, że są z nim agenci Talmoru. Przeklęte delfy. Na pewno ma całe w tym swoje paluchy. Byłem zakochany w dziewczynie z tego miasta. Nie zaglądałem tu od paru lat, ale wygląda tak, jak je zapamiętałem. Zabawne. Gdy byłem mały, cesarskie mury i wieże dawały mi prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Co oni robią? Wejdź do środka, Maruchu. Dlaczego? Chcę pooglądać żołnierzy. Środka. Już. Tak, tato. Ratować tych więźniów z wozu. Biegiem! Dlaczego się zatrzymujemy? Jak myślisz? Koniec trasy. Chodźmy. Nie powinniśmy niebiosom kazać na nas czekać. Nie, zaczekaj! Nie jesteśmy buntownikami! Przyjmij śmierć z godnością, złodzieju! Musisz im powiedzieć! Nie braliśmy w tym udziału! To pomyłka! Cesarstwo kocha swoje przeklęte listy! Ulfik Gromowładny, Jarl Wichrowego Tronu.
To był dla mnie zaszczyt. Jarlu Ulfric. Ralop z Rzecznej Puszczy. Lokir z Rorikstead. Nie, nie jestem buntownikiem! Nie możesz tego zrobić! Nie zabijesz mnie! Łucznicy! Jeszcze ktoś myśli o ucieczce? Zaraz. Ej, ty! Podejdź tu. Kim jesteś? Stand.
wedle rozkazu, kapitanie. Przykro mi. Twoje szczątki zostaną odwiezione do Puszczy Walen. Za kapitanem, więźniu. Ulfryku Gromowładny. Niektórzy w Helgen mają cię za bohatera. Lecz bohater nie używa potęgi głosu, by zamordować swego króla i uzurpować sobie prawo do tronu. Rozpętałeś wojnę. Pogrążyłeś Skyrim w chaosie. A teraz cesarstwo z tobą skończy i przywróci pokój. Co to było? To nic takiego. Kontynuujcie. Tak, generale Tulliusie. Trzeba odprawić ostatnie obrzędy. Polecamy wasze dusze Eteriusowi. Niech spłynie na was błogosławieństwo, bo... Będę twoją pierwszą ofiarą! To wy jest, jak sobie życzysz. No dalej! Nie będę tu czekać cały dzień! Sovngarde woła! Moi przodkowie patrzą na mnie z dumą, cesarscy. Możecie powiedzieć o sobie to samo? Wy cesarskie gnidy! Sprawiedliwość! Śmierć gromowładnym! Nieustraszony. Aż do śmierci. No dobrze. Bierzemy następnego więźnia. Znowu. Słyszysz? Powiedziałam, następny więzień. Twoja kolej, więźniu. Bez wygłupów. Spotkamy się w Sovngarde. Chyba tylko nam się udało. Nie powinniśmy narzekać. Bez tego smoka bylibyśmy znacznie niżsi i mniej rozmowni.
Czekaj. Może uda mi się to z ciebie ściągnąć. Chodź. Musisz mieć wolne ręce. Masz. Możesz wziąć sprzęt Gunjara. Nie będzie mu już potrzebny. A. Możesz wziąć sprzęt. Tak, otworzyć te drzwi. Nie widziałam go od czasu zjawienia się. Zamknięte. Zobacz. Wytrychy nie załatwią sprawy. To złoto może nam się przydać. Już stąd wyjdziemy. Łap wszystko, co może się przydać.